Chciałam poinformować, że przebieg dzisiejszej sesji jest transmitowany na żywo i nagrywany. Każdy, kto zechciałby zabrać głos w trakcie sesji, będzie to rozumiane jako wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku w przestrzeni publicznej. Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz przybyłych gości, a w szczególności panią Annę Bańkowską, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego oraz bohatera dzisiejszego, pana Henryka Krzanowskiego, mieszkańca Złocieńca, pasjonata jazdy na rowerze. W sesji uczestniczą również burmistrz Złocieńca, pan Krzysztof Zachowski, zastępca burmistrza, pan Nata Kwiatowski, pani Żaneta Mirowska, sekretarz gminy, pan Leszek Mądrzakowski. Teraz, proszę państwa, ta najmilsza dzisiaj część sesji. Z przyjemnością informuję, iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwała nr 1243/21/ z dnia 23.08.2021 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego panu Henrykowi Krzanowskiemu. Pana Henryka chyba nie muszę przedstawiać, bo nie ma chyba osoby w Złocieńcu, a także i poza Złocieńcem, która nie zna tego wielkiego pasjonata roweru. Pan Henryk, jak sam sobie mówi, od dziecka związany jest z rowerem i życia sobie nie wyobraża. Można by było naprawdę dużo opowiadać. Ja tylko powiem, że pan Henryk przejechał tysiące kilometrów tras z różnego rodzaju akcjach charytatywnych, zdobywając kilometry oraz pomagając chorym i potrzebującym dzieciom. To też jest jeden z jego celów. Ale wymienię tylko te, które się stały bardzo sławne, a przede wszystkim takim rokiem był rok 2020, podczas którego w sierpniu 2020 roku pan Henryk pokonał trasę Złocieniec, Kołobrzeg, Karpacz i tam było wejście na ścieżkę rowery ze wszystkimi bagażami i z powrotem do Złocieńca, łącznie 1100 km. We wrześniu tego roku, kiedy powrócił, pokonał trasę Złocieniec, Częstochowa, Złocieniec, łącznie 1000 km. To jest niewyobrażalne, proszę państwa. Łącznie w 2020 roku pan Henryk przejechał rowerem 16 607 km. Ale to nie koniec. Pomimo, że pandemia, rok 21 przyniósł kolejne wyprawy pana Henryka. I tak pokonał sieć długodystansowych tras Pomorza Zachodniego, 4 trasy rowerowe Lugero, Velo Baltica, Pojezierzyk Zachodnik, Stary Kolejowy Szlak. Łącznie w dystans 3305 km. I następna wyprawa, miasta powiatowe województwa zachodniopomorskiego. Łącznie 18 miast powiatowych i 3 miasta na prawach powiatu. Łączny dystans 1166 km. Rekord miesięczny przejechanych kilometrów padł w sierpniu bieżącego roku. Pan Henryk przejechał, ostatnicie państwo, 3315 km. Ogromne brawa. Proszę państwa, to nie koniec. Dzisiaj pan Henryk przed przyjściem tutaj pochwalił się mi, że przejechał jeszcze 66 km. O tak, żeby mieć do wprawy w dniu dzisiejszym. Więc tym bardziej nam miło i z ogromną przyjemnością uprzejmie proszę panią Annę Bańkowską, członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, o wręczenie odznaczenia. Szanowni państwo, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, pana Henryka nie trzeba przedstawiać. I nie tylko mieszkańcy Złocieńca znają doskonale pana Henryka, ale mieszkańcy Pomorza Zachodniego, bo proszę państwa, województwo zachodniopomorskie jest liderem.
liderem w budowaniu ścieżek rowerowych, a pan Henryk jest liderem w testowaniu tych ścieżek rowerowych, za co mu serdecznie dziękujemy. I panie Henryku, prosimy, gdzie jakieś są awarie tych ścieżek, czy jakieś korekty należy przeprowadzić, to proszę dawać nam znać. A z tego, co ostatnio usłyszałam, pan Henryk już ma zasięg ogólnopolski, ponieważ pewna telewizja się nim zainteresowała, czego szczerze panu Henrykowi życzę tej sławy. Może pan Henryk wreszcie do Warszawy zajedzie tym rowerem. Panie Henryku, zapraszamy tutaj do nas. Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadaje panu Henrykowi Chrzanowskiemu srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Samorządowej w województwie zachodniopomorskim. Serdecznie dziękuję panu burmistrzowi Włocieńca i władzy samorządowej w Włocieńcu za przychylne przyjęcie. No i praktycznie to, co robię, to robię dla Włocieńca i dla wszystkich. Mieszkają w województwie zachodniopomorskim. No i chciałbym się pochwalić jeszcze tym, że myślę o tym, że po następnej jeździe w przyszłym roku chciałbym przyjechać wszystkie miasta gminy i same gminy, których jest to 13 w naszym województwie i będzie około 3,5 tysiąca kilometrów. To by było gdzieś tak, jakby nie ciepło. Nie, teraz pokładam parę dni drogi tego, bo to jest 20 parę dni życia. Bo to jest całkiem, a teraz krótkie dni są, a później będą dłuższe dni. I później jeszcze są jeszcze dalsze, ale to już nie ma co tu mówić. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i chciałem powiedzieć, chociaż mamy 70 lat skończone. To jest pierwsze obrazenie, które mam w życiu. Jeszcze przed panem złota odznaka. Tak, jest. Panu serdecznie życzymy. Za długoletnie korzyści, ale ona jest. To dla żony. Proszę Państwa, Państwo zrobić sobie zdjęcie z panem Henrykiem, czy zadać jakiekolwiek pytania. Przepraszam, część na sesji.
Dzień dobry. Mam okazję przywitać do skarbnika. Najważniejsza osoba. Ale ogłaszam koniec przerwy. Szanowni Państwo, w celu sprawdzenia obecności proszę radnych o naciśnięcie przycisku OK na pilotach. Stanowi 80% składu, wobec powyższego obrady będą prawomocne. Przystępujemy do drugiego punktu, ustalenie porządku obrad. Radni wraz z zawiadomieniami o terminie sesji otrzymali w załączniku porządek obrad. Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Przypominam, że musi to być co najmniej 8-letnich radnych za wprowadzeniem. Głosuje się każdą zmianą odwiedzi. Czy ktoś chce wprowadzić? Nie widzę. Mamy propozycję zmian w porządku obrad. Z
Zmiana pierwsza. W punkcie siódmym, w podpunkcie 9, druk numer 409 zastępuje się drukiem 409a. Bardzo proszę pana burmistrza. Dzień dobry Państwu. Zwyczajowo zmiany w budżecie zostały poszerzone o bieżące wydarzenia. Szczegółowo omówimy przy uchwaleniu. Dziękuję. I zmiana druga w punkcie 7, w podpunkcie 10, druk numer 410 zastępuje się drukiem 410a. Konsekwencje zmian w budżecie zostały również naniesione w wieloletniej prognozie finansowej, stąd zmiana druku. Dziękuję. Odczytuję więc porządek obrad 40. sesji Rad Miejskich Złocieńców o zmian. A przepraszam, jeszcze, przepraszam, to jest sprawa. Trzeba przegłosować te zmiany. Więc głosujemy. Wprowadzenie pierwszej zmiany w punkcie 7. Kto z Państwa jest za? Wszyscy obecni radni głosowali za. Uchwała, poprawka została przyjęta. Poprawka druga, zmiana druga w punkcie 7 pod punkcie 10. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Wszyscy radni są za przyjęciem poprawki. Wobec powyższego mogę w końcu przeczytać o zmianach porządek obrad 40. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów z 38. i 39. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym, druk numer 399. Punkt piąty, sprawozdanie ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2021 roku, druk numer 400. Punkt siódmy. Podjęcie uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, druk numer 401. Uchwała druga w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, druk numer 402. Uchwała trzecia w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Złocieniec, druk numer 403. Uchwała czwarta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwą ulicom, druk numer 404. Uchwała piąta w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk numer 405. Uchwała szósta w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk numer 406. Uchwała siódma w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin R21, druk numer 407. Uchwała ósma w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złocieniec na rok szkolny 2021-2022, druk numer 408. Uchwała dziewiąta w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021, druk numer 409a. Uchwała dziesiąta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030, druk numer 410a. Uchwała jedenasta w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Złocieniec, druk numer 411. Uchwała dwunasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola imienia Zajączka Złocieniaszczka w Złocieńcu, druk numer 412. Uchwała trzynasta, ostatnia, w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Złocieniec, druk numer 413. Punkt ósmy, komunikaty i oświadczenia. Punkt dziewiąty, zakończenie sesji. Przystępujemy do kolejnego punktu sesji. Przyjęcie protokołów z 38. i 39. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Pro,
protokoły przed sesją zostały wysłane do radnych. Każdy z nas otrzymał drogą elektroniczną. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do protokołów? Nie widzę ani do jednego, ani do drugiego. Dobrze, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 czerwca 2021 roku? To jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 39 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 2 września 2021 roku? Stwierdzam, że Rada Miejska w Złocieńcu przyjęła jednogłośnie protokół z obu sesji miejskich. Przystępujemy do kolejnego punktu rady sesji, posiedzenia sesji. Sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym, druk numer 395. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o zabranie głosu. Tradycyjnie chciałbym uzupełnić formę pisemną, którą otrzymaliście Państwo radni do materiałów. Z racji tego, że akurat w tym czasie pomiędzy sesjami w większości przebywam na urlopie, chciałbym skoncentrować się na kilku ważnych tematach. Natomiast w uzupełnieniu myślę, że następca wyczerpie temat dotyczący tego punktu. Także do 30, czyli do dzisiaj, przyjmowaliśmy wnioski do budżetu i też między innymi do Funduszu Sołeckiego. Widać, że pieniądze publiczne rozdysponowane przez mieszkańców gminy, szczególnie przez niektóre sołectwa, są w różny sposób traktowane. Szkoda nieraz, że frekwencja na spotkaniach wiejskich, które zatwierdzają i pracują nad tym planem, nieraz nie odzwierciedlają wielkości funduszu i jakość prac nad tymi pieniędzmi publicznymi nie zawsze wychodzi, albo rzadko wychodzi w taki sposób, byśmy poczuli się usatysfakcjonowani, że te pieniądze są dobrze inwestowane. Mamy to po kilku latach już doświadczenia, ale myślę, że warto nam w tym momencie o tym powiedzieć. Też między innymi jest to jeden z powodów, dla których chciałbym ogłosić, że w tym miesiącu będziemy jeździć i organizować spotkania sołeckie na terenie naszej gminy i też między innymi o tych sprawach będziemy rozmawiać. Również będziemy chcieli zorganizować na terenie miasta takie spotkania. Myślę, że sytuacja pandemiczna nam nie przerwie tego. Będziemy mogli też również przy okazji prac nad budżetem o wszystkich sprawach dotyczących miasta porozmawiać. Uruchomiono i działa punkt Czyste Powietrze, czyli mamy naszego konsultanta zatrudnionego w gminie, który ma pomagać w przygotowaniu wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na otrzymanie dotacji. Jest to działanie dotyczące pomocy, a nie jest to pisanie za kogoś i też jakby gmina nie ponosi odpowiedzialności za to, czy to się kwalifikuje do dofinansowania, czy nie. Warto w tym momencie powiedzieć, bo nie chcemy być winni za to, że ktoś może gminę obciążać za to, że nie dostał dofinansowania, chociaż bardzo by chciał, jeśli nie spełnia warunków, a to jest punkt konsultacyjny w większości, a nie punkt przyznawania pieniędzy, które się komuś należą i warto też o tym pamiętać. I rzecz bardzo ważna, którą zaczęliśmy w ubiegłym roku, natomiast zakończyliśmy teraz, czyli informacje na temat wyników konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy na terenie sołectw naszej gminy, czyli była propozycja związana z połączeniem się sołectw. No i odbyliśmy trzy takie spotkania. Pierwsze 6 lipca 2021 konsultacje w celu uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Szczycienko i Sicino
jeśli chodzi o połączenie tych miejscowości. Była dyskusja w jednym i drugim sołectwie, czyli w Szczycienku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, gdzie jest Szczycienko? Tak. No to bardzo. Pytam się. Na pewno w gminie Złocieniec, na krańcach gminy Złocieniec. Gdzie się na to na pewno Państwo wiecie. Te konsultacje były zaproponowane po to, by usprawnić działanie, funkcjonowanie i też pomoc przy pewnych działaniach, z których wynika wiele problemów i jakichś utrudnień dla działalności naszych administracyjnych, ale też dla samych mieszkańców w podziale pieniędzy albo w ich wydawaniu. Więc stwierdziliśmy, że warto zapytać się mieszkańców, czy chcą takich działań, połączenia też zostawienia tego w formule takiej, jaki jest. I nie było to podyktowane żadnymi innymi względami, tylko spotkaliśmy się z mieszkańcami i przedyskutowaliśmy, co oni na to. Więc nie było w tym żadnego obowiązku i też żadnego przymusu. I też na sam koniec, tak jak podkreślałem, w żaden sposób nie było to powiązane z szukaniem oszczędności budżetowych. Dlatego łatwo nam się rozmawiało i też chętnie słuchaliśmy tego, co mówią mieszkańcy. Czyli 6 lipca odbyliśmy spotkanie w Szczycienku i Sicinie. Wynikiem tego spotkania mieszkańcy sołectwa wyrazili wolę przyłączenia do sołectwa Sicino, sołectwa Szczycienko. Natomiast w spotkaniu było wśród mieszkańców Szczycienka była wola, jednak jeśli mowa o przyłączeniu, żeby to przyłączenie było do miejscowości, do sołectwa Chlebowo. Że tak się skończyło to pierwsze spotkanie konsultacyjne. Drugie odbyliśmy, drugiego dnia, czyli 7, byliśmy konsultacje społeczne w miejscowości Ciemninko i Płocie z propozycją połączenia tych dwóch sołectw w jedno sołectwo. Też biorąc pod uwagę to, że po połączeniu ilość mieszkańców tych dwóch miejscowości, tych dwóch sołectw wynosiłaby tyle, ile obecnie wynosi liczba mieszkańców najmniejszego sołectwa tej starej granicy gminy, czyli Stawa, to porównywamy. No i wynik konsultacji był taki, że mieszkańcy sołectwa Ciemninko nie wyrazili woli na połączenie się z sołectwem Płocie, a mieszkańcy Płocie nie wyrazili woli połączenia z sołectwem Ciemninko. Czyli jak to w życiu bywa, jeśli obie strony chcą, by ich słuchać, to znaczy trzeba się do tego przychylić i też uszanować ich zdanie i z racji tego jakby nie odstąpiliśmy od połączenia tych dwóch sołectw, czyli sytuacja wygląda tak jak wcześniej. I 27 lipca przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Chlebowo i w wyniku konsultacji mieszkańcy sołectwa Chlebowo, jak się Państwo domyślacie, wyrazili wolę przyłączenia sołectwa Szczycienko do powiększenia swojego sołectwa o mieszkańców sołectwa Szczycienko. No i w związku z tą wolą postanowiono przeprowadzić dalszą procedurę połączenia sołectw Szczycienko i Chlebowo i utworzenia sołectwa Chlebowo. Zostanie przygotowany projekt statutu jednostek pomocniczych gminy Złocieniec, który będzie uwzględniał likwidację sołectwa Szczycienko. Następnie projekt ten zostanie poddany pod konsultacje społeczne. I tak to wygląda. Myślę, że warto jest wiedzieć o tym i jeszcze raz podkreślam na sam koniec, że było to powiązane z pewnymi planami, ale bez woli mieszkańców nie,
nie realizujemy takich rzeczy i też przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji pytamy się mieszkańców, jak to wygląda. Myślę, że jest to jasne, przejrzyste, a efekty same wychodzą po pewnym czasie bez żadnego obciążenia ani czasowego, ani też jakich nacisków zewnętrznych, politycznych czy jakichkolwiek. Bo takich po prostu nie ma. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ja może skoncentruję się na tym okresie od sesji nadzwyczajnej, która była 2 września. Czyli dzień później odbyło się zgromadzenie wspólników PKS-u Złocieniec. Rok 2020 dla tej spółki był wyjątkowo trudny, ponieważ dużą część dochodów spółka posiada z przewozów autobusowych, tak zwanych szkolnych. Wiadomo, szkoły zamknięte z uwagi na obostrzenia pandemiczne, czyli dosyć drastycznie spadły przychody z tego tytułu. Żeby tą skalę zobrazować, to będę posiłkował się sprawozdaniem zarządu. Już momencik, tylko zerknę, gdzie. Odnotowano znaczący spadek przychodów z podstawowej działalności przewozu osób. I dla przykładu, w miesiącu styczniu przychody kształtowały się na poziomie 695 300 zł, a już w miesiącu marcu wynosiły 119 000, co stanowi spadek o 80%. To tak dla zobrazowania, jak to wyglądało. Spółka z uwagi na swój charakter właścicielski, czyli to, że właścicielami spółki są jednostki samorządu terytorialnego, nie mogła brać udziału we wszystkich wsparciach w ramach tarczy antykryzysowej. No to wszystko razem złożyło się na poniesienie straty przez spółkę w wysokości 39 150 zł 16 groszy. Dla gminy Złocieniec jeszcze jedno istotne wydarzenie to jest takie, że w 2020 roku spłacaliśmy, znaczy poręczaliśmy jeszcze część kredytu, która została do spłaty i ten kredyt w roku 2021 w czerwcu został spłacony, czyli nasze poręczenie jak gdyby również w czerwcu wygasło. Kolejna data to 9 września, wtedy w Drawsku Pomorskim odbywało się święto Wojsk Lądowych z uroczystym nadaniem sztandaru dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie. Następnie brałem udział w forum Unii Miasteczek Polskich. Problematyka poruszana na tym forum dotyczyła przede wszystkim małych i średnich gmin. I dosyć szczegółowo były omawiane założenia do programu Polski Ład, który niesie dosyć szerokie konsekwencje dla dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Propozycje w zakresie zmian podatkowych, udzielania ulg lub zwolnień będą wywoływały również wpływy w dochodach. Brali udział niektórzy ministrowie, niektórzy posłowie, którzy referowali jak gdyby zagadnienia ze swojej strony. No czekamy, jakie to przyniesie ostateczne konsekwencje w postaci uchwalanych ustaw w Sejmie, podpisanych następnie przez prezydenta. 21 września jak gdyby rozpoczął się cykl spotkań między innymi właśnie pana ministra Szefernakera oraz pana ministra Budy, którzy odpowiadają za współpracę z samorządem terytorialnym w swoich ministerstwach w sprawie zasad finansowania samorządów. Z tych informacji dla nas ważnych, to chciałbym państwu przekazać, że do 15 października ma zostać zatwierdzona lista wniosków złożonych przez samorządy w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych. To był nabór do 15 sierpnia. Pula przewidziana na te zadania to 20 miliardów złotych.
ma być ona pokrywana poprzez emisję obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie ten program realizował. No a skala złożonych wniosków przez samorządy oraz związki samorządowe to 90 kilka miliardów złotych. W związku z powyższym Rada Ministrów oraz rząd podjęły decyzję, że po opublikowaniu listy zatwierdzonych wniosków około 20-25 października rozpocznie się drugi nabór. Ponadto w ramach wsparcia samorządów również będzie ogłoszony drugi nabór w ramach programów wsparcia dla tzw. gmin popegeerowskich. Poprzedni limit wynosił 340 milionów. My w ramach tego pierwszego naboru otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup pojazdu zbierającego odpady komunalne. Teraz będzie drugi nabór i planowana kwota to 1 miliard złotych. Ponadto już teraz ruszy program związany z tak zwaną cyfrową Polską, czyli też będzie to zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Już w tej chwili jest mowa o tym, że mniej więcej będzie to około 3000 zł na jeden laptop dla dziecka oraz wykup dwuletniego dostępu do sieci internet. W trakcie realizacji jest rządowy program budowy dróg. Tam również złożyliśmy wniosek w naborze na 2020 rok. Więcej szczegółów myślę, że w tej chwili no, Państwu nie będę podawał, bo to spotkanie trwało dobre ponad 2 godziny. W związku z powyższym no, to referowanie też by mi troszeczkę zajęło. Po tym spotkaniu miało miejsce spotkanie z mieszkańcami wsi Stawno i Lubyszewo. Część z Państwa radnych uczestniczyła. Problematyka budowy farmy fotowoltaicznej. Macie na pewno Państwo też swoje odczucia na temat tego spotkania. Sprawa jest w toku. My czekamy gdyby na dalsze dokumenty od inwestora i na pewno do tematu będziemy wracali. 23 września odbyło się szkolenie właśnie w sprawie inwestycji finansowanych w ramach funduszy dla gmin popegeerowskich. Ale nie tylko, bo również minister Szafernaker odnosił się do wniosków składanych w ramach właśnie tego programu inwestycji strategicznych. No i powiem Państwu, że bardzo, bardzo żałuję, że to szkolenie odbyło się już po pierwszym naborze, bo faktycznie było całkiem sporo merytorycznych uwag, które można było nasze nawet wnioski również troszkę inaczej złożyć, troszkę inaczej je skompletować, skorygować, no ale zobaczymy, jakie będą wyniki 15 października. 24 września uroczyste obchody święta Zespołu Szkół, bo to Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Kaliszu Pomorskim. Nosi ono imię ofiar terroryzmu, czyli 20 rocznica. Przy okazji było odsłonięcie uroczyste muralu poświęcone przyjaźni polsko-amerykańskiej oraz wyróżnienie najlepszych uczniów, którzy dostali się właśnie do klas pierwszych połączone ze złożeniem przysięgi pierwszoklasistów. Z naszej gminy również mieliśmy wyróżnioną uczennicę. Burmistrz Złodzieńca ufundował na niej specjalną nagrodę. 27 września z kolei odbyło się zgromadzenie Związku Strefy Centralnej. No, niestety z uwagi na swój urlop nie mogłem w nim brać udziału, ale na marginesie tej informacji myślę, że w październiku przygotujemy projekt uchwały dotyczącej drugiego kandydata z gminy Złocieniec na delegata, ponieważ no jak widać samodzielne sprawowanie funkcji nie zawsze mi się udaje, a jednak dobrze by było, żeby w zgromadzeniach delegat gminy Złocieniec brał udział, choćby nawet z uwagi na modernizację oczyszczalni ścieków Złocieńca. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzom. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Bardzo proszę, pan radny Romacycy. Dziękuję panie przewodniczący. Nie mam pytania, tylko chciałbym tutaj podać pewne informacje. Jak pamiętamy, w miesiącu maju tego roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące obwodnicy Sosieńca. Mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania na cztery warianty. I mamy państwo wyniki tych głosowań. Wariant pierwszy, czyli niebieski, zdobył 688 głosów, co jest 57,10% frekwencji. Wariant drugi, różowy, zdobył 200 głosów, co jest 16,60% frekwencji. Wariant trzeci, błękitny, zdobył 29 głosów, co stanowi 2,41% frekwencji. I wariant czwarty zdobył 288 głosów, co stanowi 23,90% frekwencji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to przechodzę do punktu 5. Sprawozdanie o stronie Komisji Programowych Rady Miejskich w Złocieńcu z pracy w okresie sesji. Proszę o zabranie głosu przewodniczących Komisji Programowych i zacznijmy od przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Grażyny Kosk. Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, dnia 8 i 22 września. W temacie kontroli wykorzystania przez Miejski Klub Sportowy OGiN w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec. Komisja podczas posiedzeń zapoznała się z dokumentacją dotyczącą tematu kontroli i wysłuchała wyjaśnień podinspektora do spraw kontroli fizycznej, sportu i rekreacji z Urzędu Miejskiego w Złocieniec. Kolejne posiedzenie komisja zaplanowała na dzień 6 października bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Andrzeja Jankowskiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w miesiącu września odbyła jedno posiedzenie w związku ze skargą, jaka wpłynęła na działalność dyrektora przedszkola. Po analizie 18 dokumentów komisja przygotowała dla Rady projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu na druku nr 412. Dziękuję. Dziękuję. Pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pana radnego Piotra Jurskiego nie ma. Czy ktoś? Komisja nie opanowała. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu radnego Zbigniewa Walbiniaka. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 września 2023 roku w Senatach. Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2023 roku. Analiza i opiniowanie projektów uchwał sprawy bieżące. W posiedzeniu udział wzięli zastępca burmistrza Złocieńca pan Anton Świętowski, skarbnik gminy pani Żelenda Wierowska oraz prezes 18 grupy sportowej pani Anna Kamińska. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał. Proszę bliżej mikrofonu. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nr 401. Drugi projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy trybu nr 402. Trzeci projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscu Głosi Złocień trybu nr 403. Czwarty projekt zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulica trybu nr 404. Piąty projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dróg nr 405. Szósty projekt w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, dróg nr 406. Siódmy projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złocieniec na rok szkolny 2021-2022, dróg nr 408. Ósmy projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021, druk nr 409. Dziewiąty projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030. I ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotów drogowych budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złocieniec, druk 413. Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu proszę przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki radnego Mateusza
Zobaczcie. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła posiedzenie w dniu 21 września. Tematy poruszone. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022. Dowóz dzieci do szkół. Omówienie skargi wniesionej na panu dyrektor przedszkola. Informacje z wykonania budżetu. Na komisji obecni byli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście w osobach. Pani Żaneta Mirowska, skarbnik gminy Złocieniec. Pani Małgorzata Janda, dyrektor przedszkola miejskiego. Pani Lena Grog, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Złocieńcu. Pani Agnieszka Łaszczuk, dyrektor szkoły podstawowej w Złorowie. Pani Małgorzata Krześniak, dyrektor SP3 w Złocieńcu. Na posiedzeniu mówiono, jak przebiegło rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej w przedszkolu. Poruszono również temat dojazdu dzieci do placówek, a także poproszono panią dyrektor o wyjaśnienie, czego dotyczyła skarga i jego stała rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przewodniczącej Komisji Wsi i Rolnictwa, radna Barbary Pawłowska. Komisja Wsi i Rolnictwa odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 września, którego tematami było wstępne omówienie planowanego budżetu na rok następny i sprawy bieżące. Na komisji obecni byli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszony pan burmistrz Jan Kwiatkowski. Na posiedzeniu omawiano głównie tematy związane z wodą, m.in. niejasności, jakie pojawiają się na rynku za wodę i ścieki, a także poruszono temat braku wody w domach u mieszkańców na koloniach tutaj po stronie Ostrowickiej. Dziękuję. Komisja Organizacyjna. Komisja Organizacyjna odbyła jedno posiedzenie w dniu 16 września 2021 roku w tematach sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji i sprawy różne. W komisji udział wziął zastępca burmistrza Waldemar Pamiątowski. Komisja zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał. Pierwsze w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin R21 na druku nr 407 i w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola imienia Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu druk nr 412. Komisja przekazała do zaopiniowania na poszczególnych komisji rady projekty uchwał, które są tematem dzisiejszej sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2021 roku, druk nr 400. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Szanowni Państwo, ten czas nam szybko ucieka. Całkiem niedawno, w czerwcu, mówiliśmy o zakończeniu roku 20, już mówimy o roku 21 roku. Czyli tradycyjnie, głównie dla informacji skierowanej do mieszkańców Złocieńca, krótka prezentacja przypominająca. Jak mogę prosić o następny slajd. Budżet przyjęty w grudniu 2020 roku zakładał dochody na poziomie niespełna 78 milionów po stronie dochodów oraz wydatki na poziomie 80,5 miliona przy deficycie 2 688 tysięcy. Tak jak mówiliśmy, mamy na ten deficyt pomysł. Jak szybko zmieniają się nasze zamierzenia, widać na tym slajdzie. Minęło 6 miesięcy, a dochody to już 83 miliony, wydatki 86 milionów, wynik budżetu deficytowy 3,5 miliona złotych, ale to właśnie szczególnie te dolne cyfry, czyli w stosunku do budżetu uchwalonego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 5 milionów, wydatków o kwotę 5,900 oraz deficyt o kwotę 836 tysięcy złotych. Że widać, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego naprawdę się nie nudzi. Dużo pracy, ciągle opiniowanie zmian, a w wartościach bezwzględnych one już przekroczyły 5 milionów złotych w pierwszym półroczu. Tak wygląda zestawienie wykonania w pierwszym półroczu. Procentowo, ponieważ cyferki są niewielkie, podam w pierwszym półroczu dochody gminy zrealizowano w wysokości 47 251 000 złotych, czyli
prawie 57% planu, co oczywiście nas cieszy. Natomiast wydatki w kwocie 37 325 prawie tysięcy złotych, to jest 43,16% planu, co oznacza, że wygenerowano nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 10 milionów złotych. Jak Państwo nie znacie, czyli jest dobrze, czyli źle, ponieważ oczywiście ta kwota prawie 10 milionów złotych nadwyżki budżetowej, ona troszeczkę wprowadza w błąd, bo zapisuje ją się oczywiście bardzo dobrze, no ale tutaj mamy również niezapłacone, a trwające w toku inwestycje oraz te inwestycje, które jeszcze są planowane w trzecim i czwartym kwartale. Także relacja pomiędzy planem a wykonaniem za pierwsze półrocze jest bardzo fajna, no ale mamy świadomość, że te wydatki ponosić dopiero będziemy. Kolejny slajd istotny z punktu widzenia zadłużenia gminy to przychody i rozchody. Plan według uchwały oraz plan po zmianach. Zmniejszyliśmy tak kwotę pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym, czyli tutaj koncentrujemy się tylko i wyłącznie na pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wprowadzamy wolne środki z poprzednich lat. Sumarycznie daje nam to realizację przychodów na łączną kwotę 7 697 tysięcy, czyli prawie 190% planu. I są to środki pochodzące z wolnych środków i niewykorzystanych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchody, czyli to, co przeznaczamy na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z planem, 50% w ciągu półrocza spłaciliśmy 266 396 zł 89 groszy. I jeśli chodzi o należności, czyli to, co do kasy gminy wpłynąć powinno, no niestety ta kwota już kręci się wokół 8 milionów złotych, z czego 4 266 tysięcy złotych to są należności od dłużników alimentacyjnych, a kwota 3 664 tysiące to należności z tyłu podatków, opłat lokalnych, wykupu nieruchomości, czynszów za najem mieszkań komunalnych. Tutaj informacja niezmienna. Kwota jest znacząca, ale liczba podmiotów, które ją generują, jest dosyć nikła. Można mówić o zaledwie kilku, szczególnie poważniejszych podmiotach gospodarczych, które tą kwotę niestety nam zalegają. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 15 866 tysięcy. No to do tego 80-kilku-milionowego budżetu to jest misterna 20%. Wyemitowanych obligacji mieliśmy 13 823 tysiące. Pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, i to jest tylko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 1 114 tysięcy i kredyt, który braliśmy jako takie koło ratunkowe w ubiegłym roku w wysokości 1 miliona złotych, no to już przystąpiliśmy do spłaty. Zadłużenie wynosi 928 tysięcy. Tradycyjnie zobowiązania wymagalne na koniec czerwca nie wystąpiły, czyli jesteśmy płatnikiem posiadającym wolne środki na rachunku, płacimy w terminie, a skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo radni mają pytania w sprawie informacji? Nie widzę. Pani Burmistrz mówi o tym, że Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Przystępujemy teraz do kolejnego punktu, do punktu 7, podjęcie uchwał. Radni otrzymali projekty uchwał na drukach, elektronicznie i na drukach. I bardzo proszę
Przypominam, że głosowanie jest jawne, imienne nad każdą uchwałą. Wszystkie zgłoszone poprawki do uchwał również trzeba przegłosować w głosowaniu jawnym, imiennym. I przystępujemy do pierwszej uchwały na druku 401 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybu zawarcia umowy dzierżawy. Poproszę pana Natana, zastępcę burmistrza, pana Natana Witowskiego. Wysoka Rado, dotychczasowa umowa z dzierżawcą wygasła, w związku z tym zachodzi potrzeba jej ponownego zawarcia, tym bardziej, że dzierżawca UKS Szkwał no jest znanym nam podmiotem, no chce prowadzić nadal, co nas bardzo cieszy, swoją działalność statutową. W stosunku do poprzedniej uchwały wykreślamy tylko i wyłącznie z dzierżawy pomosty slipy w jednej i drugiej całości o powierzchni 114 metrów kwadratowych. Podyktowane to jest chęcią wykonania remontu, a gmina, zostawiając sobie jak gdyby władztwo nad tymi pomostami, będzie miała zdecydowanie bardziej ułatwione zadanie. Także proponujemy w nowej treści uchwały wykreślenie punktu F dotyczącego właśnie tych pomostów slipów. Pozostałe warunki co do tego, co oddajemy w dzierżawę, zostają bez zmian. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy dzierżawy na druku 401. Kto z państwa jest za przyjęciem? Jednogłośnie wszyscy za. Dziękuję. Ustawa w sprawie wyrażenia zgody. Ustawa na druku nr 402 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy dzierżawy. Bardzo proszę. Szanowni państwo, tutaj z kolei po 3-letnim okresie dzierżawy również dobiegła końca umowa. Chodzi o lokalizację blaszanej wiaty przy ulicy 5 Marca. Tak jak informowałem na komisji budżetowej, ta wiatka została postawiona w zamian za zgodę na wyburzenie jednej z komórek. Tam było nam takie niezbędne przejście pomiędzy ulicą 5 Marca a Okrze i tam się znajduje nasza ta zagroda śmietników dół podziemnych. W związku z wygaśnięciem dotychczasowej umowy projekt uchwały przewiduje zawarcie jej na nowo. Dziękuję. Kto z państwa, czy są pytania? Nie wiem. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 402. Dziękuję. Jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy do następnej. W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złocienic, druk nr 403. Szanowni państwo radni, chodzi o uporządkowanie ulic na osiedlu pomorskim, czyli ten projekt akurat dotyczy ulicy Gdyńskiej. Okazało się, że drogi zarówno gdyńska, wielkopolska, szczecińska, koszalińska miały wspólną działkę i starostwo powiatowe, wprowadzając do ewidencji numery porządkowe nieruchomości, miało z tym problemy. Zachodzi konieczność uporządkowania tego. Dokonaliśmy podziału działek. W uchwale przyporządkowujemy poszczególne działki do nazwy ulic. I tak dla ulicy Gdyńskiej będą to działki numer ewidencyjny numer 89, 100/36, 100/32, 111/10, 111/3 w obrębie ewidencyjnym 0,15. W ten sposób będziemy mieli uporządkowane i przypisane nazwy ulic do określonych numerów działek. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jakieś pytania? Nie, bo to jest porządkująca myśl. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały na druku nr 403.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do czwartej uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicą nr 404. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza. Ta uchwała dotyczy ulic Szczecińskiej i Koszalińskiej. Tak jak w treści uchwały państwo macie przyporządkowane, przypisane numery działek, które będą składały się teraz na te ulice. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 404? Wszyscy? Jednogłośnie, dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia kolejnej uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 405. Porządkowanie spraw drogowych ciąg dalszy. Wystąpiliśmy do zarządu powiatu drawskiego, który podjął uchwałę 19 lipca 2021. Dotyczące wydania opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Opinia ta jest pozytywna i dotyczy zaliczenia 8 dróg wewnętrznych w obrębie miasta Złocieniec do kategorii dróg gminnych. Podyktowane jest to tym, że składając wnioski o dofinansowanie modernizacji budowy tych dróg, powinny one mieć charakter już dróg publicznych. Ponadto, tak jak w uzasadnieniu wskazujemy, jeżeli droga ma właśnie charakter drogi publicznej, mieszkańcowi powinno to ułatwić uzyskanie pozwolenia na budowę poprzez bezpośredni dostęp tej nieruchomości do drogi publicznej, przyspieszyć i ułatwić procedurę lokalizacji i budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym, a nam w urzędzie z kolei ułatwia niektóre decyzje dotyczące właśnie zajęcia pasa drogowego, kiedy możemy w inny sposób to uregulować, a nie na przykład poprzez umowę dzierżawy części gruntu, bo to zawsze rodzi jakieś większe problemy. W związku z tym wskazujemy, tak jak w projekcie uchwały, ulicę Pyrzycką, Warszawską, Brzozową, Promienną, Truskawkową, Wiosenną, Dębową oraz ulicę Wierzbową, czyli kierunki rozwoju miasta Złocieniec. Wszystkie te drogi to na ten czas drogi gruntowe lub utwardzone kruszywem. No i tak jak państwa informowaliśmy, w stosunku już do niektórych z nich zostały złożone właśnie wnioski o dofinansowanie. To jest ten podstawowy cel, żeby zmienić ich kategorię jako drogi gminne. Dziękuję. Dziękuję. Ja już tradycyjnie jeszcze zapytam się, czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały na druk nr 405. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Wszyscy jednogłośnie, dziękuję. Przystępujemy do kolejnej uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk nr 406. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza. Szanowni państwo, zachowujemy dotychczasowe parametry, jeśli chodzi o propozycję stawek podatku, czyli proponujemy 50% obniżenie stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej na 2022 rok dla wskazanych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą według określonych PKD. To są oczywiście hotele, obiekty noclegowe, turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pola kempingowe i pola namiotowe oraz restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Dla pozostałych stawek proponujemy 100% określone w obwieszczeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. I dotyczy to budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pozostałych oraz dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz pozostałych niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji. Jest to zgodne z obwieszczeniem ministra finansów. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwały na druku numer 406. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Coś się zadzieło. O, ruszyło. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin R21 na punkt 407. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Jak Państwo wiadomo, mamy nowego kierownika referatu, Pani Ewelina Włodczak. W związku z powyższym chcemy wskazać ją jako drugiego delegata gminy Złocieniec do Zgromadzenia Związku Celowego R21. Tyle. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 407? Naprawiła się maszyna. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnej uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Złocieniec na rok szkolny 2021-2022, druk numer 408. Obowiązek ustawowy wynikający z ustawy Prawo Oświatowe, obowiązek gminy zapewnienia zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkół i placówek, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Badanie średnich cen przeprowadzono w okresie od 1 czerwca 2021 do 31 sierpnia i wyniki są podane w uchwale. Benzyna bezołowiowa 5,61, olej napędowy 5,42, gaz LPG 2,64. Dziękuję. Tradycyjnie są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały na druku 408. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie za. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021. Druk numer 409 i plan zmiany. Pani Skarbnik, Pani Żaneta Biurowska. Myślałam, że będzie jeszcze jedno uwagę. Szanowni Państwo, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 583 155,47 zł w związku z otrzymaniem kolejnej transzy dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z realizacją większych dochodów z najmu dzierżawy, z otrzymaniem pomocy finansowej od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w remizie OSP w Złocieńcu, z realizacją większych dochodów z podatku od spadków darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. ZIT, otrzymania tzw. podatku od małpek. Otrzymaliśmy także dodatkową subwencję oświatową. Wprowadzamy do budżetu środki wykorzystane środki, są to środki, które były w zeszłym roku przeznaczone jak tak zwane jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, które miały zostać wykorzystane do dnia 30 czerwca bieżącego roku. One nie zostały wykorzystane, więc wprowadzamy je na dochody. Otrzymaliśmy także środki na realizację zadania pod nazwą Czyste Powietrze. Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w którym to wyodrębniono paragrafy dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. I dochody te wcześniej były już wprowadzone do budżetu, tylko w innych paragrafach, także teraz te zapisy są porządkujące, żeby paragrafy były zgodne z obecną klasyfikacją. Jeżeli chodzi o wydatki, to kwotę wydatków zwiększamy o 702 711,47 zł.
to wydatki przeznaczone na usługę transportową w ramach publicznego transportu zbiorowego, na montaż nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Rzeźnica i Starej Choroby, zwiększony zakup usług pozostałych, które tak jakby dotyczą ZGM-u, to jest ZGM po prostu płaci nam od lokali, w których wygrania wciąż płacą nam opłatę sieciową, bo oni mają tutaj to zaklasyfikowane, więc dlatego. A w związku z tym, że opłata wzrosła, to oni tak naprawdę mieli mniejsze wydatki. Kolejne wydatki są to zakupy usług remontowych strażnicy, ochotniczej straży pożarnej w Zwycięstwie. Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia osobowych pracowników jednostek oświatowych oraz miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Zwiększamy także wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Worowie, na dołożenie uczniów do szkół, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. Zwiększamy wydatki na opłaty za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych, na remont boiska na ośrodku Czaplińskim. Oczywiście dokonujemy wielu zmian w Funduszu Sołeckim. Zwiększenie wydatków ma pokrycie w omawianych wcześniej dochodach i środkach przeniesionych z innych zadań. W tej uchwale zwiększamy także deficyt w kwotach 119 556 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2020. Te środki, proszę Państwa, są tak naprawdę na pokrycie naszego wkładu własnego do zakupu dwukomorowej świeciarki, bo kwota okazała się dużo większa, niestety musimy dołożyć swój numer własny. Jeżeli są pytania, to dziękuję. Czy są pytania? Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przepraszam, zapomniałam w sumie dla mnie o najważniejszym. W projekcie, który macie Państwo przed sobą, wkraczył się chodnik. W sumie to są dwa małe chodniki, już Państwo wszystko tłumaczę. Państwo przed sobą w projekcie w wydatkach macie w dziale 600, w dziale 616, w paragrafie 4300, kwota 14 600 zł. Po bardzo intensywnej dyskusji z pracownikiem, który się upierał, że tak, to będzie dużo, jednak odpuścił i doszliśmy do wniosku, że to powinno być w paragrafie 900, 915, 427 są to usługi, jest to właśnie, to są te punkty świetne. Więc to by była jedna zmiana, o którą bym Państwa poprosiła. A druga zmiana też po możliwych namysłach tak naprawdę, czy paragraf 609, czy paragraf 6100 w dochodach. Niech Państwu mówię. Paragraf 6090 i ten 6100 są to paragrafy, które pojawiły się w związku z zmianą tego rozporządzenia w nowej klasyfikacji. Paragraf 6090 mówi o tym, że są to środki z funduszu przeciwdziałania COVID i tak dalej, i tak dalej. Natomiast paragraf 6100 mówi o tym, że to jest dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I teraz tak, w momencie, gdy składaliśmy wniosek na śmieciarkę, wniosek jest złożony na druku, który mówi, że składamy wniosek o dofinansowanie ze środków przeciwdziałania COVID i w ogóle. W pierwszym momencie zdecydowaliśmy się tym, że tak, że jest to wniosek ze środków funduszu przeciwdziałania COVID. Wczoraj po głębszej analizie i znalezieniu iluś tam interpretacji, wróceniu do przelewu, który wskazuje na to i listy, którą ogłosił minister, te środki z jednej strony są środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ostatecznej takim zastanowieniu się, podsumowaniu, zaklasyfikowałabym to w te środki 6100. Więc jeżeli Państwo wyrażą zgodę, to wołałabym, to bardzo zostało. Dziękuję. Czyli to będzie jedno głosowanie na ten temat. Dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za tymi zmianami, o których mówiła Pani Skarb? Jednogłośnie wszyscy przyjęli za. Teraz możemy głosować uchwałę na druku 409a w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złodziejec. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku?
dzisiaj zgodni być. Dziękuję wszyscy za. I kolejna uchwała, numer 10, na druku 410a, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030. I proszę panią Janekę Wirus. Szanowni Państwo, w związku z tym, że w poprzedniej uchwale zwiększyliśmy deficyt, musieliśmy projekt wieloletniej prognozy finansowej. Za to znaczy na kwartał, więc fajnie jest uporządkować wszystkie zmiany, które pojawiły się w czasie. I tak naprawdę uchwała wieloletnia prognoza finansowa jest taką uchwałą w naszym przypadku porządkującą, zwiększającą ten deficyt, który, tak jak już wspomniałam, ma pokrycie wolnych środków z poprzedniego. I tak dodatkowo jeszcze w tej uchwale wprowadzamy, ponieważ gmina Złocieniec udzieliła pograncie dla Całego Związku Gmin na zaciągnięte kredyty, których okres spłaty obejmuje lata 2021-2035, także jesteśmy tak jakby założycielami, tak, pokażę, to udzielamy poręczeń i musimy wykazać te poręczenia w uchwale. Dziękuję. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2021-2030, druk numer 410. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję, uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała na druku 411. W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec, druk numer 411. Bardzo proszę zastępcę burmistrza Złocieńca, pana Natania. Dziękuję. Szanowni Państwo, 14 września wpłynęło postanowienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, zaopiniował pozytywnie projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt regulaminu przyjęty uchwałą na sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 2 września. Skoro spełniliśmy formalne wymogi, to teraz przychodzi kolej, żeby podjąć uchwałę w sprawie regulaminu, a nie już projektu. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku numer 411 w sprawie regulaminu dostarczania wody i prowadzenia ścieków na terenie gminy Złocieniec. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Wszyscy radni jednogłośnie za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I przechodzimy do uchwały na druku 412 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola imienia Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu. I bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Andrzeja Jankowskiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrując skargę, oceniła ją negatywnie. Treść rozpatruje się negatywnie skargę z 22 czerwca 2021 roku. Złożono na działalność dyrektora przedszkola imienia Zajęta Złocieniaszka Złocieniaszka w Złocieńcu. Uzasadnienie faktycznej wady znajduje się w założeniu do dzisiejszej decyzji. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pana przewodniczącego komisji? Czy ktoś z Państwa zebrany tutaj chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Proszę, proszę wziąć od pana burmistrza mikrofon. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałabym się przedstawić. Jestem mamą Fabia Kuźnicza. Właśnie chodził do tego przedszkola. I chciałabym powiedzieć, że moje dziecko miało nowotwór ogólnie. Masową odporność, a pani Anna zmusiła mnie, że jak nie przyprowadzę dziecka do przedszkola, to napisze mi notatkę do sądu.
Poprzednio, wcześniej, zostałam oskarżona, że walę swoim dzieckiem praktycznie o beton przed przedszkolem, bo nie chciało to za wszelką cenę chodzić do przedszkola i błagało mnie, żeby tam nie iść. Doszliśmy dopiero po jakimś czasie, że to było spowodowane po prostu przedszkolem, bo jest dziecko zaczęło się jąkać, muszę korzystać teraz z psychologa, bo ma taką traumę po tym przedszkolu, że jest mi teraz ciężko, żeby on powrócił do tego. Bo po prostu pani Wozakiewicz, tam jego wychowawczyni, zabraniała chodzić w usiku. 5-letniemu dziecku. Więc dla mnie to jest chore, bo później przez to miał po prostu 5-6 razy chodził w siku przed obiadem. Bardzo się stresował, nie chciał w ogóle chodzić z tego przedszkola, bo bał się, że po prostu pani nie pozwoli iść się załatwić. Bo to na nim bardzo stresujące. Jedna sytuacja była taka, że po prostu no, zmoczył się w przedszkolu, bo nie mógł wstawać, bo pani stwierdziła, że będzie budził inne dzieci. No nie wiem, jak 5-letni dziecko ma zrozumieć, że nie może iść do toalety. Przez to właśnie zaczął się w ogóle jąkać. Mój nawet nie patrzy na to, że jak był koronawirus i dziecko było tam chore, to zarazili mi dziecko ospą. Nie wierzę w to, że pani tam nie widziała tego, że to dziecko ma tą ospę. Moje dziecko jest, no, ma bardzo słabą formę. Aż mógłby nawet od lekarza przynieść zaświadczenie po tym nowotworze i tak podnosiła mu odporność jakimiś tam zastrzykami takimi tam od lekarzy. Po drugie, chciałam poruszyć to, że pani Anna poruszyła śmierć mojego pierwszego dziecka, które zmarło 9 lat temu i wcale nie zmarło na żadną śmierć rzeczową. To jest bzdura. Mam nawet tutaj ze sobą akt zgonu mojego dziecka. Mogę państwu udostępnić, proszę sobie przeczytać, bo nie chciałam tego oficjalnie mówić, bo jest to dla mnie bardzo ciężki temat. Nie wiem, dlaczego poruszona jest śmierć mojego dziecka, które zmarło 9 lat temu, jak mój drugi syn ma 5 lat i to od niego chodzi. Po prostu nas bardzo zniepokoiło to, że on bardzo, ale to bardzo nie chciał do tego szkoła i po prostu rzucił się na głowę, złapał się krzaków. A ja zostałam stwierdzona po jednym telefonie, wykonanym do pani dyrektor, że bije swoim dzieckiem o asfalt i że chciałam go jeszcze rzucić pod swój zaparkowany samochód. Bo się poślizgał, bo nie było odśnieżona w ogóle tą drogę. No nie wiem, jak można chcieć od was samochód rzucić dziecko, tym bardziej, że ja już mam traumę po pierwszym dziecku. Chciałam zdementować to, że pani dyrektor powiedziała, że leczy się psychiatrycznie, co jest w ogóle nieprawdą. Bo gdziekolwiek mogę nawet dostarczyć, że nigdy w życiu nie, nawet po śmierci mojego pierwszego dziecka, nie leczyłam się psychiatrycznie, nie korzystałam z takich instytucji. Chociaż teraz muszę to potwierdzić, że tak, już skorzystałam, bo nabawiałam się nerwicy i to właśnie tylko dlatego, że pani Anna uważa, że może jak jest dyrektorem, to ma większą władzę nade mną. Po pierwsze, to są na pewno urazy z przeszłości, bo ja miałam zadanie jeszcze w podstawówce z pani Jandy córką. Dopóki pani Janda mnie nie zobaczyła, bo mam inne nazwisko teraz, bo jestem mężatką, to było wszystko w porządku, bo chciałam też zamontować to, że były szyby przedszkolu, no i moje dziecko też nie za bardzo chciało tam chodzić, no i to było widać, które dziecko ma szyby. Powiedziałam pani Jandzie, że mogę jej pokazać palcem, które dziecko ma te szyby, żeby na takiej sytuacji nie było. To powiedziała, że mogę poprosić rodziców o to, żeby umyli głowę tam dziecku. A ja powiedziałam, że mogę po prostu zabronić przyprowadzenie tego dziecka do szkoły i narażenia innych dzieci na to. Każda infekcja dla mojego dziecka może skończyć się tragicznie. On z dnia na dzień może mieć zapalenie płuc, albo zapalenie nosa, szyi, no to wystarczy to lekarzy, więc to nie jest myślę, z palca wyssane. Poprosiłam więc, jakie pozwoli nam skontrolować, dlaczego nasze dziecko właśnie zachowuje, a nie inaczej. Mieliśmy zabronione wejście do przedszkola, bo wtedy akurat panowała pandemia, właśnie nikt nie mierzył tam ani temperatury, ani nie sprawdzał chyba, że dzieci są chore. Bo skoro się wpuszcza dziecko z ospą, z krostami i nie wierzę w to, że jak moje dziecko powiedziało imieniem, że Borys miał tą ospę, bo się zapytałam, czy jakieś dziecko miało po prostu takie krostki jak on, on mówi tak, że Borys. Więc nie wierzę w to, że jak chodzili spać i przebierali się w piżamki, to pani tego nie zauważyła, nie odesłała tego dziecka do domu. Narażając moje dziecko na poważne konsekwencje w tym momencie. Byli poinformowani o tym, że moje dziecko ma nowotwór, też mogę to przedstawić, bo mam tutaj też dokumentację medyczną i boję się odrobić mojego dziecka. A po drugie, nie chcę, żeby po prostu pani Anna mnie szantażowała, bo jak powiedziałam, że moje dziecko zachorowało, że nie może jednak przyjść na tą wizytę pani psycholog, bo poprosiłam, żeby stosowali takie pismo, bo po prostu no, z urzędu idzie to szybciej, niż ja bym miała to prywatnie załatwić. Przyjechała po miesiącu pani, no i dzień wcześniej dostałam telefon, że taka pani będzie tam. Więc wyraziłam zgodę, że dziecko tam przyprowadza.
ale że na drugi dzień on po prostu całą noc kaszlał strasznie i chciał iść do lekarza, to pani Anna powiedziała, że od razu pisze mi notatkę do sądu. A w sądzie już usłyszałam jako pierwszej sprawie, którą miałam założoną w ogóle bez kontekstu dla mnie, bo to zostało wszczęte tak, że było tam po prostu kilkanaście osób, pracownicy przedszkola, inni ludzie, rodzice, którzy mogliby zareagować na to, bo nie wiem, kto normalny zareagowałby na to, stwierdzając, że ja rzucam własny dziecko o asfalt. Więc chyba każdy normalny rodzic, każdy normalny człowiek stanąłby w obronie tego dziecka, lub zwróciłby mi uwagę, wezwałby policję, czy opiekę społeczną, czy w inny sposób, a nie pisał od razu na kontekście tego, że ktoś do pani dyrektor sobie zadzwonił, pani dyrektor stosowała pismo do sądu, dostaliśmy kuratora, tylko z tego względu, że nie zostali nas na miejscu zamieszkania, gdzie już dawno nie mieszkałam, został to błąd, zostałam kuratora. Po prostu no, nie rozumiem takich rzeczy, że pani Janta od razu prosił w sąd. Wiadomo, że jak sąd powiedział mi, że jak jeszcze jedna taka informacja z takiego instytucji wpłynie do mnie, to oni się nie będą mnie pytać, jaka była sytuacja. Czy to jest prawda, czy nieprawda. Bo jak zapytałam się pani Jandy, czy kamery działają, to nawet nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Dopiero na końcu, już jak zapytałam panią Bednarską, bo tylko z tą panią mogłam się do pani porozumieć, to powiedziałam, że te kamery nie działają. Więc ja bym chciała poznać w ogóle tych świadków, którzy tak stwierdzili, którzy w ogóle nie zareagowali. Bo ja najwyżej, jakby się, bo pani dyrektor, pani dyrektor, przepraszam, stwierdziła, że się nie bali. Czy ja wyglądam na osobę taką, którą nie mogłabym pobić? No chyba nie. Nie wydaje mi się. A nawet jakby to było tam tyle osób, że no tam tych dziwnych, że nikt tam nie zareagował, a ja dostałam po prostu oskarżona o takie rzeczy. Poruszony został właśnie bardzo wojnie to, że poruszyła pani Anna święć mojego pierwszego dziecka, bo jest to dla mnie trauma do końca życia i jest to dla mnie bolesny temat. Wiem, że są to, bo dopiero po prostu zostały te wnioski do sądu wypisane, jak pani Anna zobaczyła mnie na żywo. Kim jestem? Poza mnie z podstawów list zatargu z jej córką, która się nade mną zgadzała. I po prostu, że jej w końcu oddałam, no byłam silniejsza, no to wiadomo. Nikt na to nie patrzył, miałam sprawę, byłam po środku, ale to mnie nie skreśla. Ja wtedy byłam dzieckiem. Teraz jestem matką, jestem mamą i patrzę na dobro swojego dziecka, a przede wszystkim na to, na jego stan emocjonalny. Żeby na nim żadna trauma nie wisiała, teraz się jąkam, że chodzi do psychologa. Ja teraz uczęszczam też do psychologa, bo oczywiście mam nerwice przez to wszystko, bo jednak się boję, tak? Bo jak z takiej instytucji ja jestem już takim szarym, bez wykształcenia. Nikt na moje słowo nie będzie patrzał, tak jak na słowo pani Anny, która jest dyrektorem. Szkołę ukończyła, bo mam wtedy dziecko. Nie byłam w stanie tego zrobić. Bóg wie, kim byłabym dzisiaj. Może i też pani dyrektor. Po prostu taka tragedia mnie spotkała, że no nie byłam w stanie. Leczyłam się długo z tej traumy, jak tego mogłam, ale jak widać funkcjonuje i dbam o moje dziecko. I nie chciałabym. A ta pani Janta po prostu ma dwa przedszkola, jest dyrektorem dwóch przedszkoli. I ja tylko wnioskowałabym o to, żeby po prostu może i pani Bednarska, zastępca tego przedszkola, mogła zostać chociaż jedynego przedszkola dyrektorem, żeby móc znieść jej rząd drugiego, żeby moje dziecko mogło znowu uczęszczać do przedszkola, bo jest to dla niego bardzo, ale to bardzo, on bardzo żałuje, że tam nie może iść. Ja bym musiał to tłumaczyć, no wiadomo, nie powiem mu prawdy, bo to jest małe dziecko. Muszę mu tłumaczyć, że po prostu tak musi być. On jest jedynakiem, bardzo zależy mi na tym, bo jest bardzo dobry. I chciałabym właśnie, żeby on kształcił się i miał rówieśników, bo nie ma rodzeństwa, niestety. I chciałabym, żeby miał z rówieśnikami właśnie duży kontakt, żeby mógł się nauczyć, jak funkcjonować to w ten sposób. Bo to tak samo, jakby mogła porównać, że my jako dzieci mieliśmy po podwórku, mieliśmy znajomych. Dzisiaj dzieci to są przeważnie internet, telefon, znajomych takich z podwórka, to kompletnie nie mają. Moje dziecko jest jedynakiem, no chciałabym, żeby jakiś kontekst z rówieśnikami miało, a nie tylko sami dorosłymi osobami. No bo jednak dzieci się chyba lepiej będzie bawił niż z małą lub tatą. Bo my nie rozumiemy tego, jak może się z dziećmi pobawić. Dobrze, dziękujemy pani. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam sprostować, że pani Janda nie jest, nie jest, za chwileczkę, ja tylko sprostuję, że pani Janda nie jest dyrektorką dwóch przedszkoli. Przedszkole jest jedne,
mieści się w dwóch oddziałach. Jedno na ulicy Okrzej, drugie na ulicy Orzeszkowej. I to jest jedno i to samo przedszkole. Także to nie są dwa odrębne przedszkola. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę. Ja to właściwie mam tylko takie dwa pytania. Jedno pytanie. Od kiedy w czerwcu jest śnieg? Tego to nie wiem. A drugie pytanie. Od kiedy dzieci pięcioletnie śpią w przedszkolu? Leżak chyba. Moje dzieci chodziły do przedszkola. Trójka cała. Dobrze wiem, jak było przedszkolu. Nie narzekam. Teraz chodzą wnuki. Trzecia wnuczka chodzi do przedszkola. I też do tego przedszkolu na Okrzeniu. A po drugie, znam panią Kosakiewicz osobiście. To jest naprawdę bardzo łagodna pani. Bardzo. Więc nie wierzę w to, że nie puszczała Gosiku gdzieś tam w roku. Może, no nie wiem. Po prostu się nie chcę mi się w to wierzyć, to co pani mówi. To jest niemożliwe, że akurat nad pani dziećmi tak się znęcają. Nad innymi dziećmi się nie znęcają moje wnuki, bo to teraz najbardziej pamiętam. To moje wnuki uwielbiały chodzić do przedszkola. I jeszcze, a obecnie chodzi, właśnie też, ma 6 lat i chodzi do tego przedszkola, ta najmłodsza moja wnuczka. I nigdy nie słyszałam, żeby cokolwiek było jakieś tam, no nie wiem, takie właśnie zdarzenia, że te dzieci nie są puszczane, bo siku nie mogą zrobić, bo to, bo tamto. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Pani też szuka. Dziękuję. Ja panią Kozakiewicz znam osobiście, naprawdę wiem, że dziękuję panu przewodniczący komisji, bardzo proszę. Ja jeszcze tutaj chciałbym taką uwagę dodać w skardze. Nie wspomniała pani o chorobie ciężkiej, której pani tutaj wymienia. Obserwacja pani kurator jest opisana i dziecko wyglądało na zdrowe, zachowywało się wesoło i bawiło się, więc trudno polemizować mi tutaj z tymi wszystkimi zdaniami. Myślę sobie, że pani dyrektorka jest demonizowana trochę przesadnie i myślę, że niesprawiedliwie. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy wyciszyć te wszystkie emocje, bo chyba dziecko, powiedzmy, tutaj najważniejsze jest, nie będziemy tutaj walczyć na argumenty takie, powiedzmy, globalne, a w sumie chodzi o to, żeby jedno dziecko spokojnie było do przedszkola i nie denerwować się i wyciągać za daleko wniosków sięgających w przeszłość i daleko. Ja tylko dodam, że jeżeli dyrektorce jest zgłoszony problem, który zaistniał i są świadkowie tego, ona musi prawnie podjąć pewne działania. I to, czy ona kogoś lubi, czy nie lubi, ona po prostu takie działania musi podjąć. Czy to będzie pani Janna, czy to będzie jakaś inna pani dyrektor. Czy ja mogę chociaż jedno słowo? Tak, jest jasne. Bardzo proszę. Nie dotyczy mnie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ciężko mi mówić, jestem babcią i pani Janna, oczywiście czytaliśmy, złożyła wyjaśnienie, że tak, że się nie mści, nie przyczyniła się do pogorszenia mojego stanu zdrowia, co jest nieprawdą, bo ja chciałam właśnie to wyjaśnić. Mści się, dlatego że tak wcześniej, jak się dowiedzieliśmy, że pani Janna, jak zobaczyła, że moja córka to jest Stoińska, a nie Kuźnicz, zgłosiłam się do pana burmistrza, żeby porozmawiał z panią dyrektorką w tej sprawie, żeby po prostu dała spokój mojej córce. Pan burmistrz prawdopodobnie rozmawiał z nim, bo jak drugi raz się spotkaliśmy, powiedział, że chodzi o jakąś przedawnioną sprawę. Proszę mi powiedzieć, o jaką przedawnioną sprawę chodzi, jeżeli dziecko do przedszkola chodzi od października. O jaką przedawnioną sprawę? Teraz druga sprawa. Przyczyniła się do stanu mojego zdrowia. Będę do końca życia już na lekach przez panią Janę. I nikt mi nie powie, że to jest nieprawda. Bo znamy się nic tyle. Takiego nie sugerujemy w ogóle, nic nie jesteśmy od opinowania. Dobrze, ja chciałam tylko to wyjaśnić. Chodzi o to, że jeżeli ja zobaczyłam, że pani Janna szantażuje moją córkę sądem, dziecko było chore, poszła, zgłosiła do przedszkola, że dziecko nie może iść. Pani Janna mi powiedziała tak,
jeżeli dziecko za chwilę nie będzie w przedszkolu, pisze notatkę do sądu. Więc córka poszła do lekarza, bo była zarejestrowana. Musieliśmy wziąć zaświadczenie od lekarza na piśmie, bo ustnie pani Anna tego nie przyjęła, zanieść do przedszkola, że dziecko jest chore, nie może chodzić. I to wszystko, co pani Anna zaczęła robić z tym małym i z moją córką, po prostu mi pękało serce, dlatego że ja uważam, że nie miała takiego prawa i nikt mi tego nie powie. Poruszać śmierć pierwszego dziecka. Nie interesuje ją to, nie miała takiego prawa. I to mnie wszystko tak dotknęło, że mój stan zdrowia, jeżeli ona zaszantażowała znowu sądem i powiedzieli, że zabiorą dziecko z ulicy bez powodu, co temu dziecku się nie dzieje, żadna krzywda. I to mnie boli, bo gdyby się coś działo, ma prawo zareagować. Nie ma nic takiego, bo dziecko jest szczęśliwe. Ja mu niczego nie brakuje. I mój stan zdrowia tak się pogorszył, ja nie przeżyję drugi raz utraty dziecka, że ona chce zabrać dziecko za wszelką cenę, bo zrobiła to już jednej rodzinie, zabrała dwoje dzieci, bo rozmawiałam z rodzicami. Druga rodzina do takiego stanu doprowadziła, że wpadł w depresję, leczą się do tej pory. Nie pozwolę, żeby teraz niszczyła mi dziecko i rodzinę i musiała być mi udzielana pomoc pogotowia, bo niestety nie byłam, nikt mi nie był w stanie pomóc. I niech pani Nanda nie twierdzi, że ona się nie przyczyniła do mojego stanu zdrowia. Przyczyniła się. I my tego nie zostawimy, tak? To nie jest sprawa zakończona. Jeżeli pani Anna nie zaprzestanie swoich gier, teraz mały nie może chodzić, dlatego że tak, nabije się silnaka, już będzie notatka do sądu, że córka bije dziecko. Dlatego nie może chodzić do przedszkola. Można by go wypisać po prostu. No, bo nie zapisała dziecka do przedszkola bez zgody córki. Tak, bo ja nie wyraziłam zgody na dalszą kontynuację mojego dziecka w przedszkolu tym. Pani Anna, pomimo tego, zapisała sobie moje dziecko sama dobrowolnie na dalszy okres. Dowiedziałam się to przez znajomych. A pani jest, pani mnie dziwiła. No to proszę, czyta pani. Ale co? Ale przynajmniej. Ja jeszcze na zakończenie. Nie leża w mnie. Nie leża w mnie. Ale tu dzieci leża. Bardzo proszę. Proszę państwa. Proszę państwa, my nie, naprawdę nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w władzy tego sporu. Ja na zakończenie tego chciałam powiedzieć tak. My tej sprawy tak nie zostawimy. Proszę państwa, to jest państwa prawo. My niczego nie... My po prostu rozpatrujemy sprawę, która została. Zostanie powiadomiona, zostaną powiadomiona jeszcze media na ten temat. A to muszą się dowiedzieć. Ja bardzo panią proszę też. Jeszcze jedno, bo wiem, że wszyscy bronią pani Anny, dlatego że jest dobrą dyrektorką. Tak, to jest. Tak. Dobrze. Ja nic nie przeczę, bo nie wiem jak długo jest, to jest. Niech sobie będzie. Bo innych dzieci to nie dotyczy akurat, bo no nie po powodu. Ale tutaj niestety. Tu chodzi tylko i wyłącznie o sprawę przedawnioną, jak chodziło tak, o tak, my rozumiemy i po prostu tą sprawę, jeżeli państwo uważacie, że jeżeli będziecie dalej prowadzić, to już jest państwa sprawa. My otrzymaliśmy skargę, staraliśmy się tą skargę rozpatrzyć, jest od tego komisja. Ale to już jest państwa sprawa. Naprawdę my jako Rada nie wnikamy w to, nie rozstrzygamy. My po prostu podejmujemy uchwałę, która rozpatruje skargę. Skarga została rozpatrzona przez komisję. Były strony, które wyjaśniały te rzeczy. My podejmujemy teraz decyzję, czy przyjmujemy tą uchwałę, tak jak to komisja skarg rozpatrzyła negatywnie i my teraz będziemy głosować, czy ją przyjmujemy jako negatywną, czy nie. To jest wszystko, co możemy zrobić w tej chwili. Czy jeszcze są pytania od państwa rady? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
nad uchwałą na druku 412 dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola imienia Zajączka Złocieniaszka. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały na druku 412? Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały Elbiniec Zbigniew, Cycy Roman, Frankowska Grzbieta, Jankowski Andrzej, Kowalska Maria, Kozak Grażyna, Koźma Tadeusz, Pawłowska Barbara, Sobczak Jarosław, Marszczyk Mateusz wstrzymali się od głosu. Radny Macur Jan i Sołtys Łukasz. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. I kolejna, ostatnia już uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Złodzieniec, druk nr 413. Bardzo proszę pana zastępcę burmistrza, pana Natana Pitowskiego. Szanowni Państwo, tak jak w uzasadnieniu podaliśmy, 23 sierpnia bieżącego roku został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. We wskazanym terminie, to jest do 14 września, wpłynął tylko jeden wniosek. Pochodzi on od parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złodzieńcu z siedzibą Bohaterów Warszawy 25. We wniosku określono wartość zadania na kwotę 171 832 zł 56 groszy, a wnioskowana kwota dotacji z budżetu gminy Złocieniec 115 tysięcy złotych. Wniosek został przygotowany prawidłowo, zawierał wymagane załączniki. W związku z powyższym zasadnym jest przyznanie tej dotacji we wnioskowanej kwocie. Dodatkowe wsparcie na to zadanie parafii udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w wysokości 130 tysięcy złotych. Kompetencje do podjęcia uchwały ma Rada Miejska. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku 413 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujące się w innej ewidencji. Kto z Państwa jest za? Proszę o. Uchwała została przyjęta, wszyscy jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. To była już ostatnia uchwała. Przechodzimy do kolejnego punktu, ósmego. Komunikaty i oświadczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Łukasz Sołtys. Panie burmistrzu, ja mam pytanko odnośnie tej rady mojej sekretarki, co było mi pan parę tygodni temu. Czy coś ruszyło w tej sprawie, czy ta powróci na budynek. Ona została ściągnięta ze względu na to, że tam śruby mocujące były osłabione i ona się nachyliła. Została ściągnięta parę miesięcy temu i do tej pory byłem, rozmawiałem do pana burmistrza osobiście. Dziękuję. Wie pan burmistrz od razu odpowie? Nie? Potrzebujemy czasu na wyjaśnienie. Ktoś chciałby jeszcze? Bardzo proszę, proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę, jak ja się przeglądać ulicę, z ulicy Prus, nie Prusa, tylko Drawskiej, się wjeżdża na Spokojną i tu na tym rogu zapadł się ten folwark. I tam tak dosyć, no dosyć głęboko to jest, że można upaść koło. Żeby po prostu zwrócić na to uwagę. A drugą rzecz, już przyjemniejszą chciałam powiedzieć, UTW, który reprezentuję, zawsze co roku robimy takie spotkanie piknikowe. Jesienią robimy na spotkanie seniorzy miejsc z wiejskimi. Mieliśmy już 2 lata temu, mieliśmy w Starym Grodzie, rok temu mieliśmy u
Mateusza w nowym Borowie. Bardzo są zadowoleni, a w tym roku byliśmy w Kostrzówkach. I chciałabym się bardzo pięknie podziękować pani sołtys za udostępnienie miejsca i zorganizowanie tego wszystkiego. Naprawdę dziewczyny były wręcz zadowolone. Chciałabym obecności wszystkich. Ja się pani sołtys podziękować. Czy ktoś jeszcze? Brawo. Bardzo proszę, pan Andrzej. Ja chciałbym podziękować za skuteczne działania ze strony pana burmistrza odnośnie prośby właścicieli psów dotyczące wybiegu na Alei Piastów oraz dla Straży Miejskiej, która natychmiast zareagowała na informacje o dewastacji zagrażającej powiedzmy zdrowiu na dworcu kolejowym. Także też czynności zostały natychmiast podjęte i skutecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? To może ja na koniec. Chodzi mi o chodnik przy ulicy Podmiejskiej 16. Tam woda chyba pod tym chodnikiem pokrywa go całego, on się po prostu zapada. Przy tym budynku Podmiejska 16. I jeżeli można, bo tam prosili mieszkańcy, naprawdę grozi tak niebezpieczeństwo. Chodzę na spacery, coraz bardziej to się zapada. Jeszcze, ja nie wiem, bo nie dobrze usłyszałam Andrzeja, też jeszcze właśnie miłośnicy psów proszą o regulamin, żeby zapis przy... Tak, mówiłeś już tam? Jest w trakcie załatwiania. Dobrze, jesteśmy i że oni sami naprawią też wszystkie szkody, które tam są, jeżeli dostaną materiał. To jest to. Ja chciałbym zaapelować do miłośników psów, żeby sprzątali po swoim pociągu. Ja sprzątam. Ale też apeluję razem z panem. Nie są miłośni, tam się czyści. Tak. Przyjemnie. Dobrze. No jeszcze ja mam komunikaty, które tutaj wpłynęły. Czy jeszcze mogę? Przepraszam, bardzo proszę pani Mariola. Ja jeżeli już tak o drogach, chodnikach i oświetleniu, to jeszcze przypomnę, że tam, że zawiesi się jedna lampa i świeci tam, to oświetlenie jest dosyć kiepskie. Jest ciemne stare, można by pomyśleć. Chciałabym interwencji, żeby jedna lampa jednym świeciła. A druga sprawa, wjeżdżając od Brzozowej w Mazowiecką, też zrobiła się niezła dziura. Może przeinterwencja, żeby w jakiś sposób tam dziurę zniwelować. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Jarosław. Panie burmistrzu, ja mam taką sprawę. Chodzi o objazd ulicą Kremlą do ulicy Piłsudskiego. Tam bardzo często, prawie że na samym skrzyżowaniu parkują samochody, utrudniając zakręt wjazd z ulicy Krętej w ulicę Piłsudskiego. Czy można podjąć jakieś kroki, żeby przynajmniej jakieś namalować oznakowanie na jezdni, żeby tam te samochody nie parkowały? Czasami się zdarza tak, że prawie jest zaparkowany dosłownie na styku ulicy Krętej i Piłsudskiego. Mówimy o wieście z trzeciego funku pod górkę. Tak, dokładnie. Dziękuję. Pani Basia, tak? Jeszcze? Panie burmistrzu, ja w sprawie gazowni w Darskowie. Na prośbę mieszkańców byłam przed godziną 22. I się okazuje, nie wiem, czy pan burmistrz chciał, żeby to wybrzmiało. Klady się po prostu otwierają. To nie jest jednorazowy jakiś tam incydent. Czyli ten powód odorowy niestety powraca niby zgodnie z deklaracją wszystko jest ok, ale jeżeli się na sposób nie robią to nocą, więc prosiłabym o jakąś reakcję. I jeszcze ja ponawiam swoją prośbę w imieniu mieszkańców, bo naprawdę za każdym razem jak idę spaceruję i przechodzę ulicą Piłsudskiego przy Stokrotce, a konkretnie vis-a-vis, chodzi mi o te ławeczki z klimatem, panie burmistrzu. Naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo skarg otrzymuję od mieszkańców, że po prostu nie idzie tamtędy przejść, że cały czas siedzą tam osoby, które nadużywają alkoholu. Jak to wygląda, co robią tam, to aż trochę wstyd powiedzieć, bo wystarczy popatrzeć na roślinność, która tam rośnie, nie rośnie właściwie już. Bo przez to, że panowie załatwiają swoje potrzeby
nagabują osoby, które wchodzą, zwłaszcza obce turystów, nagabują o pieniądze. No po prostu nikt już nie chce tam siadać, bo trzeba by było chyba za każdym razem odkażać. Przykro to jest mówić, bo każdy jest człowiekiem, różnie się drogi życiowe potoczą, ale to nie jest nasza wizytówka miasta. I naprawdę lepiej chyba jest zlikwidować, niż mamy naprawdę... One to nie... Nie chce tam nikt siadać. Babcia, pani starsza, przepraszam, że babcia powiedziałam, starsza pani to sobie po prostu przyniosła karton i chciała odpocząć, położyła, bo nie idzie tam usiąść po prostu. Trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować, pisało mu to panie komisarzu. Negatywną. Słuchajcie Państwo. Ale to się wiadomo, w takich sytuacjach, ja to, bo my to już przerabialiśmy, to tak. Nie można, bo my jako ani Straż Miejska nie mamy tego nic. Policja się powinna zajmować może więcej niż my. Najlepszym rozwiązaniem, myślę, że ja bym sobie z tym poradził, gdyby chociaż Państwo pomagało nam w takich, dając lukę, żeby gości wziąć wywieźć gdzieś tam, najpierw do jeziora, krótko wodą wrzucić, albo do rzeki, żeby się wykąpał. Ale czasy się zmieniły i jakby każdy ma takie same podejście i takie same prawo do bycia mieszkańcem zwycięca i tak naprawdę... My też mamy prawo do bezpieczeństwa, panie burmistrzu. Mamy prawo do bezpieczeństwa. Matki z dziećmi mają prawo do bezpieczeństwa. Przechodząc tam, panowie rzucają sobie, czy chcą, piją alkohol, trzymając butelkę. Sama widziałam, trzymając butelkę. Różnie to bywa, ale nie jest to moja wina, że oni siedzą. Ja tam, wiem. Nie. Mógłbym gościa wziąć za fraki i wygonić, ale gdzie? No więc jedyny wyjście są widoczne. Próbowaliśmy nawet, żeby znaleźć im jakąś inną ławeczkę, z którą by była. Ale akurat to, że oni tam siedzą przecież przy trzeciego pułku, tam też wiatka była fajna, można było usiąść, poczekać na autobus, czy parkingu i tak dalej. W tych miejsc mamy w Zocińcu tyle, no nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego humanitarnego sposobu, żeby im przetłumaczyć. Nawet my już doszliśmy do tego, że chcieliśmy zatrudnić osobę, która by tam stała i przekonywała, żeby nie pił. Żeby nie pili, no, żeby przestali pić, żeby stali się dobrymi ludźmi, żeby pomagali innym. I pieska sobie wzięli i wychodzili na spacer, albo cokolwiek takiego sprzątania po piesku. I żeby takiego animatora zatrudnić, który by tam przy tej ławce siedział, albo chodził za nimi, cały czas opowiadał historię, jak to fajnie być trzeźwym, umytym i grzecznym i dobrym obywatelem, spełniającym swoje obowiązki. To też są rozwiązania, tylko zrozumcie, że nie wszędzie w tych sferach społecznych możemy wytłumaczyć komuś, że to bardziej od nich zależy, a nie od nas. Wiemy, bo Pana nic nie daje, bo oni nie zapłacą, bo nie mają z czego, no ale no to chociaż jakiś zróbmy krok, panie burmistrzu. No, proszę, ja nie propozycję. Propozycję zlikwidować te dwie ławeczki. Naprawdę. Co ci to daje? Przejdą na jedną ławeczkę. Nie będą w przejściu, kiedy ludzie przechodzą z jedną ławeczkę. Naprawdę. Jesteśmy organ wykonawczy, jak pani radzi. Proszę w imieniu ludzi, bo ludzie może tylko pani że to nic nie daje, się już przejdzie na tylną ławeczkę. Nie ma. Okej. Zlikwidujemy ławeczkę. Dobrze, dziękujemy. To czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pan Romancyc. Jeszcze tak, nawiązując tutaj do wypowiedzi kolegi Jaka, odnośnie parkowania. No, dramat jest nie tylko na ulicy Krędy Piłsudskiego, bo dramat jest na terenie całego miasta. Szczególnie osiedlu Czaplineckiego Śródle Budów. I patrząc tutaj na wyniki działań Straży Miejskiej, które proszę komendanta Straży Miejskiej, to te parkowanie jest prawie w ogóle nierobione. Więc prosiłbym o to, żeby zajęli się też troszeczkę tym. Ja rozumiem, że na mieście nie ma zbyt dużo miejsc do parkowania, ale brak miejsc do parkowania nie zobowiązuje do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jak Państwo doskonale wiecie, że samochodem ciężarowym. Ja mam niejednokrotnie problemy, żeby poruszać się na przykład od osiedlu Czaplineckim czy osiedlu Budów. Więc dobrze by było, gdyby zorganizować akcję, która kiedyś była prowadzona jako jeszcze strażnik miejski, czyli ulotki, które były składane za wycieraczki źle zaparkowanych kierowców. I to byłby z dobrym odzewem, więc spróbujmy to zrobić dalej, jeżeli nie piszmy notatki.
Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jak najbardziej, jakby staramy się pomóc losowi społeczeństwu, także mamy zamówione już takie kleszcze specjalne dla tych, którzy stawiają w miejscach na osiedlu, w miejscu, gdzie na przykład stoją śmietniki, albo nie może podjechać śmieciarka po to, żeby wybrać z pól podziemnych, to dla takich opornych będziemy mieli tego typu niespodzianki, bo jak ktoś jest grzeczny i bardzo ładnie prosi, żeby się dostosował do potrzeb tego, że komuś innemu to może przeszkadzać, to mamy świadomość, że oddźwięk jest taki, że raczej to ludzie są chętni do tego, żeby bardziej na złość zrobić, aniżeli żeby się do tego dostosować. W temacie parkingów myślę, że nie wiem, czy trwają prace projektowe do wykonania parkingów na osiedlu Czaponeckim około 50. No, w każdym razie kilkadziesiąt miejsc parkingowych jest szykowanych. Około 40 na Sikorskiego, czyli będzie to przebudowane i dostosowane do w taki sposób, żeby było ładniej. Jeszcze trochę zielonego też się tam pojawia. I również element dojazdu do tych śmietników i też monitorowania tych miejsc, gdzie ludzie wyrzucają śmieci. Mamy to na względzie, staramy się to robić ze Strażą Miejską. Działania, które teraz są prowadzone, były prowadzone głównie w sezonie po to, żeby kontrolować ludzi, którzy na ośrodkach albo w miejscach atrakcyjnych, turystycznych sprawdzali, czy mają podpisaną umowę na wywóz śmieci i też działania w mieście po to, żeby jednak miejsca, gdzie te śmieci są wyrzucane albo gdzie droga dla pojazdów uprzywilejowanych, która wywozi te śmieci, żeby też te sprawy pozałatwiać i upraszczać. Także staramy się nie zwiększać stanu osobowego, ale też świadomy, że jak koncentrujemy się na jednym, to z drugiej strony nam coś wyłazi po kieszeni. Ale to takie życie. Ale oczywiście przyjmujemy do wiadomości te rzeczy, to i radny. Myślę, że to co się da, to będziemy robić. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze? Jeżeli nie, to ja tylko króciutko, pisma wpłynęły do Biura Rady Miejskiej i tak Zarząd Wodniczy Straży Pożarnej w Złocieńcu zwraca się z prośbą o posunięcie kroków mających na celu rozbudowę, modernizację siedziby Wojskowej w Złocieńcu. Całe pismo jest do oglądu w Biurze Rady, także nie będę tego całego czytała pisma. Kolejne pismo też do Biura Rady. Dotyczy zmiany statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Celnej. Też jest do oglądu. Centralnej, przepraszam, celnej. Dobrze, to też jest do wglądu. Tutaj tam są w sumie takie zmiany, poprawki. Dobrze. Kolejne pismo. List wojewody do samorządowców od pana Marka Subocza w związku z zakończeniem pełnienia funkcji wicewojewody zachodniopomorskiego. I po prostu pan Marek Subocz kończąc pracę. Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji wicewojewody zachodniopomorskiego chciałbym Państwu serdecznie podziękować za współpracę, która przyczyniła się do wielu pozytywnych zmian zachodzących w naszym regionie. Całość będzie można odczytać też w Biurze Rady. I kolejne pismo, które wpłynęło, to wpłynęło tradycyjnie jak co roku od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przypomina, prosi nas o uwzględnienie w planie budżetu na rok 2022 przedsięwzięć oraz wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego, niezależnie od organizowanych, ogłaszanych konkursów, chyba nie mógł być, bo jest konkursów, przepraszam, zadań publicznych. I kolejne jeszcze. A nie wszystko. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Tak, ja na koniec. Optymistycznie tak. Chciałem tylko dodać, że mamy teraz ostatni dzień spisu
w którym spisanych zostało do dzień dzisiejszy 90% mieszkań i 80% mieszkańców. A jeśli chodzi o zaszczepienie, to jedną dawką, pierwszą dawką zostało zaszczepione na terenie gminy 7716 osób, a w pełni zaszczepionych mamy 7521, co stanowi 46,3% w pełni zaszczepionych. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I co? Czy coś jeszcze? Nie? W takim razie stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu radnym, burmistrzowi i wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji. Zamykam 40. sesję.